to nie była łatwa walka. Znaczy, powiem szczerze, czy dużo ciosów dostałem? No, nie wydaje mi się, nie jestem nawet zmęczony. Także nie jestem aż... Powiem szczerze, no... Często sparingi są cięższe, bo jest więcej ciosów trafionych, zadanych niż w walce, ale walka oczywiście to jest... Walka była świetna i to jest najważniejsze. No, tutaj był knockdown i trzeba było powstać walczyć. Kondycja moja była świetna, byłem przygotowany na świetne 12 rund. Niektórzy mówią, że wygrana to była kwestią formalności, że to był słaby przeciwnik. Jak uważasz ty? No tak, ale gdybym pewnie nie wstał po drugiej rundzie, powiedzieliby, że Walker mocno bije, a Damme się do niczego nie nadaje. Także no, najważniejsze, że zwyciężyłem i Walker się przygotował, bo widzieliśmy na wadze 235, to Roger powiedział mi od razu, miał 8 tygodni, bo my dajemy każdemu taką szansę. Nie bierzemy zawodnika z doskoku na 3 tygodnie przed tego, dajemy każdemu czas 8 tygodni na przygotowanie, dlatego walka była świetna, a się bardzo z tego cieszę, bo kibiców ma więcej. Jak samopoczucie? No, widzę na twojej twarzy troszeczkę zadrapań, problem z nosem. No przecież to nie szermierka, no, boks to kontaktowy sport i trzeba czasami siniaki mieć i są. Nie miałeś takiego dopingu jak zawsze, chociaż ta garstka Polaków dała z siebie wszystko. Różnica czasu, problem, że ta walka była wcześniej, spowodowały, że przyszło Polaków nie? No chcieliśmy dać nasze postęgną do Polski, tak też było. I dziękuję tym, którzy przyszli, którzy mnie wspierali, no i tym, którzy oglądali mnie w Polsce. Dziękuję im serdecznie. A to po trzeciej rundzie był gong, ale ty boksowałeś dalej. Jak to się stało? Czy znaczy boksowałeś? Ja nie słyszałem gongu, to był... Nie wiem, czy gong był za słaby, czy trudno mi powiedzieć, no nie słyszałem. Jeszcze chcesz boksować na 2 dni przed Bożym Narodzeniem, no, to tak przed samymi świętami, czy to dobry termin? Czy jest... No ale ja dat nie wybieram, daje nam telewizja i tutaj oni są tutaj, można powiedzieć, szefami rządzą. Tomek, po raz kolejny nie zawiodłeś swoich kibiców, bo tym razem było nerwowo. No taka dramaturgia czasami w rynku się przydaje, bo wtedy, można powiedzieć, sprawdzasz siebie, czy potrafisz powstać po knockdownie, no i tutaj właśnie był, a ja powstałem i dałem knockdown Walkerowi, także walka była świetna i bardzo się cieszę, że zwyciężyłem. Tomku, po drugiej rundzie nie wyglądało to tak wesoło. No ale to jest boks, to jest 12 rund, wszystko może się zdarzyć w ringu, ale wychodzi, kto ma większe serce i komu zostaje więcej sił, no i dlatego zwyciężyłem. Jak bardzo jesteś zadowolony z tego, że to trwało 5 minut i 10? To wiesz, ring jest właśnie, boks jest taką dyscypliną, że nigdy nie wiesz, ile będziesz walczył. Jesteś przygotowany na 12 ciężkich rund, bo trenujesz 8 tygodni. A że skończyło się szybciej, no to mniej pracy w ringu. A jak bardzo cieszę się z tego, że w końcu zaliczyłeś się knockout? Ale nie chodzi o zawsze o widowisko, bo ja się nigdy nie nastawiam na knockouty, bo jeżeli się nastawiasz na nie, to nigdy one nie przychodzą. Mają być szybkie ciosy, ma być dynamika, a to jest siła, dlatego tak walczyłem. Czy Walker cię czymkolwiek zaskoczył z pierwszej, drugiej rundzie? Pierwsze tutaj rundy nie wyglądało dobrze. Silno bijący, bo poczułem cios i z lewej, i z prawej ręki, silno bijący chłopak, więc trzeba było trzymać łapę wysoko, by nie dostawić podobnych ciosów i wygrać, bo to był mój plan. Ale później wstałeś niczym Feniks z popiołów. Powiedz, czy kiedykolwiek jeszcze przypominasz sobie taki comeback jak dzisiaj? Już leżałem przecież z Brixem, też miałem knockdown, ale no, mam serce wojownika i powstałem. Tomek, odkładaliśmy rozmowę o twoim następnym przeciwniku do momentu, kiedy wygrasz z Walkerem. Wygrałeś z Walkerem, to następny. Trudno mi odpowiedzieć dzisiaj. Na pewno czołówka. Ile księży było na walce? 50.